5 mitów o aniołach i demonach. Zapraszam na odcinek. Nic nie wskazuje na to, że fascynacja aniołami i demonami w naszym świecie maleje. Rzadko zdarza się, żebyśmy nie słyszeli o czyimś rzekomym spotkaniu ze świętym aniołem lub upadłym aniołem, czyli demonem. A także o tym, że w nowym programie telewizyjnym lub filmie na Netflixie pojawił się jeden lub oba te gatunki istot duchowych. Niestety istnieje wiele nieporozumień związanych z aniołami i demonami oraz pewne mity, które po prostu nie chcą umrzeć. Oto 5 z nich. Mit 1. Anioły i demony są wieczne, nie zostały stworzone. Jest to sprzeczne z wieloma tekstami biblijnymi. Psalmista na przykład zalicza wszystkich bożych aniołów i niebiańskie zastępy do stworzonych przez Boga. Psalm 148. Paweł Apostoł wyraźnie stwierdza, że trony, panowania, władcy i władze i zwierzchności to standardowe określenia istot anielskich i demonicznych, zostały stworzone przez Syna Bożego. List do Kolosan, 1 rozdział. Co więcej, każdy anioł jest stworzeniem, który się nie rozmnaża, tak jak my ludzie. Nie wiemy, kiedy aniołowie zostali stworzeni, ale prawdopodobnie stało się to przed wydarzeniami z Księgi Rodzaju, rozdział 1, werset 1, kiedy to Bóg stworzył niebo i ziemię. Szatan, będąc upadłym aniołem, nie jest wieczny. Jest stworzeniem skończonym. Szatan sprzeciwia się Bogu. Szatan nie jest równą i przeciwną siłą Boga. To ważne. To ważne, ponieważ w świecie także chrześcijańskim często panuje pewien dualizm. Pamiętajmy, moc szatana nie jest nieskończona. Nie posiada on bowiem żadnych boskich atrybutów. Podsumowując, nie może równać się z Bogiem. Co najwyżej szatan jest równy i przeciwny mocy Archanioła Michała. Mit 2. Anioły i demony są wszechmocne. Nie pomyl się, ale Bóg tylko jest wszechmocny. Cała moc anielska podlega mocy i celowi Boga. Zobacz Psalm 103, drugi list Piotra, drugi rozdział. W Księdze Rodzaju w 19 rozdziale czytamy, że aniołowie na polecenie Boga zniszczyli Sodomę i Gomorę. W drugiej Księdze Królewskiej w 19 rozdziale czytamy, jak jeden anioł jest upoważniony do zabicia 185 tysięcy Asyryjczyków. Według Ewangelii Mateusza, czytamy o tym w 28 rozdziale, anioł odsunął kamień z grobu Chrystusa. W Dziejach Apostolskich w 12 rozdziale czytamy o tym, że anioł wszedł do zamkniętego więzienia i uwolnił Piotra. W Dziejach Apostolskich w 12 rozdziale czytamy też, że zabił Heroda w bardzo makabryczny sposób. Aniołowie pojawiają się także w Księdze Objawienia, w Księdze Apokalipsy, aby wpływać na zjawiska przyrody. Widzimy również, że demony mogą obdarzać swoje ofiary nadludzką siłą. Dzieje Apostolskie, rozdział 19, Ewangelia Marka, rozdział 5. I podobnie jak święci czy dobrzy aniołowie, mogą szybko przemieszczać się w przestrzeni. Księga Daniela, rozdział 9 i 10. Normalne bariery fizyczne nie ograniczają ich aktywności. Zobacz, choćby legion, to jest około 6 tysięcy demonów, które zamieszkały u jednego człowieka, a potem przeszły do 2 tysięcy świń. Demony mogą również fizycznie zaatakować kogoś lub spowodować fizyczne cierpienie. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział. W Ewangelii Mateusza w 17 rozdziale czytamy o tym, że demon opanował młodego chłopca i demon wrzucał go na ziemię, w ogień lub w wodę. W Ewangelii Mateusza w 9 rozdziale czytamy o tym, że niemożność mówienia u mężczyzny przypisana jest demonowi. Co ważne, musimy od razu podkreślić, że nie wszystkie choroby są pochodzenia demonicznego. W Ewangeliach jest kilka przypadków ślepoty lub niemożności widzenia, które Jezus uzdrawia, a które nie są przypisane wpływowi demona. Zobacz Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, Ewangelia Marka, 7 rozdział, 8, 10, Ewangelia Łukasza, 18 rozdział i Ewangelia Jana, rozdział 9. Mit 3. Anioły i demony są wszechobecne. Nie są. Wiemy, że aniołowie to istoty duchowe, które są niematerialne lub, powiedzielibyśmy,
niecielesne, bezcielesne. Nie mają ciała, krwi ani kości. Są, jak mówi list do Hebrajczyków, duchami usługującymi. Jednak mimo to, że są duchami, mają ograniczenia przestrzenne. Innymi słowy, aniołowie nie są wszechobecni. Zobacz Księgę Daniela, rozdział 9 i 10, gdzie znajdujemy zarówno ruch w przestrzeni, jak i ograniczenia czasowe. W danym momencie znajdują się zawsze tylko w jednym miejscu. W pewnym sensie jako istoty duchowe mają również formę lub kształt. Oznacza to, że są ograniczone przestrzennie. Ich istota nie jest rozproszona w przestrzeni, są zlokalizowane w konkretnym miejscu. Czy aniołowie mają dosłowne skrzydła? Tego z całą pewnością nie wiemy, ale czytamy w Biblii, że serafini są przedstawieni jako ci, którzy posiadają skrzydła. Zobacz Księgę Izajasza, 6 rozdział, lub Ezdrasza, 1 rozdział. Gabriel przedstawiony jest jako lecący w stronę Daniela w Księdze Daniela w 9 rozdziale. Z całą pewnością nie możemy stwierdzić, czy wszyscy aniołowie mają skrzydła, ale wiemy, że część z nich zapewne tak. Pamiętajmy, aniołowie nie mają też płci. Zobacz Ewangelia Mateusza, 22 rozdział. Dlatego też nie rozmnażają się. Ważne, abyśmy pamiętali jeszcze, że zawsze opisywani są w rodzaju męskim. Zobacz Księgę Zachariasza, 5 rozdział. Ważne jest, aby pamiętać, że szatan, chociaż jest potężny i pomysłowy, może być tylko w jednym miejscu w danym czasie. Może wysyłać swoje demoniczne zastępy, aby wypełniały jego wolę, ale nie może kusić jednego wierzącego w Bangladeszu i jednocześnie atakować innego w Berlinie. Mit 4. Czy każdy człowiek ma anioła stróża? Pojęcie aniołów stróżów jest mitem, czy jest prawdziwe? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Niektórzy twierdzą, że anioł każdego z siedmiu kościołów w Apokalipsie jest aniołem stróżem tego lokalnego kościoła. Zobacz Księgę Objawienia, 2-3 rozdział. Aniołowie są opisani jako słudzy, zapewniają ludowi Bożemu wskazówki i kierunek działania. Także pocieszenie i zachętę. Aniołowie strzegą, chronią dzieci Boże, co wynika z psalmu 34, 78 i 91. W Dziejach Apostolskich w 12 rozdziale czytamy o wierzących, którzy pomylili samego Piotra z jego aniołem. Możliwe, że Łukasz opisuje tylko ich wiarę, sam jej nie popierając. Temat jest trudny i ostatecznie nie da się go poprzeć Biblią, ani całkowicie wykluczyć. Mit 5. Zarówno Księga Izajasza, 14 rozdział, wersety 12-15, jak i Księga Ezechiela, 28 rozdział, wersety 12-19, opisują pierwotny upadek szatana. Temat ponownie jest trudny. Każdy z tych fragmentów jest częścią pieśni żałobnej, opłakującej śmierć pogańskiego króla. W obu przypadkach król jest przedstawiany jako ten, który popadł w ruinę, ponieważ wywyższał się ponad to, co było właściwe. Mimo że oba teksty mają formę pieśni żałobnej, smutek z powodu odejścia monarchii nie jest szczery. Oba fragmenty wręcz ociekają sarkazmem. W rzeczywistości śmierć tyrana jest przyjmowana z radością. Pytanie brzmi, czy te lamenty nawiązują do szatana i jego pierwotnego upadku. W Księdze Izajasza w 14 rozdziale w wersetach 12-15 pojawia się we fragmencie, który jest wyraźnie określony jako atak na króla Babilonu. Szyderczy lament może być skierowany do jednego konkretnego króla lub może do całej monarchii babilońskiej, uosobnionej jako jedna osoba. Język użyty w wersetach 12-14 jest z pewnością także zgodny z tym, co wiemy o charakterze szatana, ale równie dobrze może to być użycie języka poetyckiego do pisania ziemskiego króla. Inni twierdzą, że choć to wszystko może być prawda, to jednak w tym opisie ziemskiego przeciwnika Boga, króla babilońskiego, możemy dostrzec jego wzór i niebiańską interpretację szatana. Ale czy to właśnie miał na myśli Izajasz, gdy to pisał? Postać Lucyfera, czyli niosącego światło lub gwiazdy porannej, zobacz wers 12, jest tu nazwana człowiekiem. I w wersecie 16 jest porównana do innych ziemskich królów w wersecie 18.
Pamiętajmy, słowo Lucyfer w tym fragmencie zostało pierwszy raz użyte w łacińskiej wulgacie do przetłumaczenia hebrajskiego słowa Helel i ostatecznie trafił do Biblii króla Jakuba. Według biblisty Boyda Izajasz po prostu porównuje króla Babilonu do planety Wenus, gwiazdy porannej. Wschodzi ona jasno o świcie i wspina się na najwyższy punkt nieba, by szybko zgasnąć pod wpływem blasku wschodzącego słońca. Tak według Izajasza będzie wyglądała kariera świecącego obecnie króla Babilonu. Pojawia się on na scenie historii świata jako najjaśniejsza gwiazda, wznosząc się coraz wyżej, ale w końcu szybko zniknie w świetle słońca. A co z fragmentem z Księgi Ezechiela z 28 rozdziału z wersetami 11-19? W wersetach 1-11 mowa jest o księciu lub władcy Tyru, fenickiego miasta portowego położonego około 120 mil na północny zachód od Jerozolimy. Werset 9-10 wyraźnie wskazuje, że opis dotyczy człowieka, a nie anioła. Scenerią historyczną jest oblężenie Tyru przez Nabuchodonozora w latach 587-574. Królem Tyru był w tym okresie i Tobal II. W wersetach 12-19 jest mowa o królu Tyru, co sugeruje niektórym, że wersety 12-19 odnoszą się do nadprzyrodzonej siły stojącej za ludzkim władcą z wersetów 1-11. Jednak słowo król jest używane w innym miejscu w księdze Ezechiela w odniesieniu się do ziemskich władców. Zobacz 17, 19, 21, 24, 26, 29, 30, 31 i 32 rozdział. Co skłania większość do przekonania, że książę z wersetu 1-11 i król z wersetu 12-19 to jedno i to samo. Książę i król to synonimy. Z drugiej strony król z wersetu 12-19 wydaje się być przedstawiony w kategoriach wykraczających poza to, co dotyczy każdego ziemskiego króla. Na przykład doskonałość, na przykład raj, na przykład stworzony, święta góra. Określenie tego króla jako namaszczonego cheruba, który osłania, strzeże, wersetu 14, jest uważane za najsilniejszy dowód na to, że chodzi o szatana. Inni jednak zwracają uwagę, że tekst hebrajski można równie dobrze przetłumaczyć jako z cherubem. Trudno jest też zrozumieć, w jaki sposób nieuczciwy lub niesprawiedliwy handel i bezczeszczenie świątyni mogą mieć wpływ na upadek szatana. Jak zatem mamy rozumieć odniesienie do ogrodu Eden z wersetu 13? Część biblistów uważa, że król Tyru jest porównany z Adamem. Podsumowując ten mit, musimy zadowolić się pewną dozą niepewności co do tego, czy któryś z tych tekstów rzeczywiście opisuje upadek szatana. Dziękuję Ci, że dotarłaś do końca. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeżeli temat Cię zainteresował, to na tym kanale znajduje się cała playlista, gdzie co tydzień wskakują nowe odcinki na temat 5 mitów o. Te odcinki to teksty przepisane z amerykańskiej platformy Crossway. Zachęcam. Jeżeli spodobał Ci się temat, obserwuj te odcinki, polecaj może znajomym. Te tematy są dość ważne, bo na świecie i wśród chrześcijan panuje wiele mitów na różne tematy i ważne, abyśmy zawsze starali się wracać do Słowa Bożego, sprawdzać, co faktycznie tam się znajduje na dany temat. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.